Koniec. Mam już tego serdecznie dość. Dłużej tak nie mogę. Jeszcze zamierzają nas okłamywać niewdzięcznicy. Mało wam? Przez ostatnie 30 lat nakradliście nam tyle, że starczy wam na całe dziesięciolecia. O gdybyście wszystkiego nie przepierdzielili oczywiście. Całą Polskę wyprzedaliście praktycznie, nic już nie jest nasze. Zabraliście nam węgiel, zamknęliście kopalnie, bo Unia, bo opłata za emisję CO2. Okej. Kto odpowiada za rezerwy energetyczne węgla w naszym kraju? Logistycznie to wy leżycie i robicie pod siebie. Eksportujecie polski węgiel, żeby później importować węgiel z Kolumbii czy z Indonezji. Absurd. A, i jeszcze macie czelność chwalić się tym w TVP. Gnidy. Rozumiem, że transport węgla przez pół świata bardziej się wam opłaca niż wydobycie w Polsce, tak? To chyba oznacza, że za węgiel z importu nie musicie Unii płacić za emisję CO2. Mimo iż spalanie będzie na tym samym poziomie. I jak to świadczy o kraju, który leży na węglu, panie Morawiecki? Ale dobra, niech wam będzie. Zabraliście węgiel, okej. Pozwalacie koncernom robić z ludzi debili rzekomym brakiem cukru? Okej. Macie nas w dupie, rozumiem. Ale to, czego się właśnie dowiedziałem, to już przekracza poziom absurdu. Jeżeli pan, panie Morawiecki, do tego dopuści, to będzie to największy strzał w kolano w pańskiej historii. Tak, moi drodzy, to nie żarty. Odebraliście nam już prawie wszystko, co mogliście. A teraz możemy nawet stracić flagowy produkt pana Morawieckiego. Miskę ryżu. Serio. Na krawędzi. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Witam wszystkich niezwykle serdecznie w ten piękny dzień. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy się znajdujecie w mojej kanalizacji Na Krawędzi, na której jestem głównym kanalarzem. Dokładnie kolejny raz nagrywam dla was materiał z tą przeraźliwą chrypą, która utrzymuje się u mnie już od ponad 2 miesięcy i która mnie strasznie irytuje. Mam nadzieję, że to nie efekt pewnej poważnej choroby, o której pisał pewien pan. Ale dobra, teraz już bez zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po tym całym zbędnym pierdzieleniu lecimy z materiałem. W dniu dzisiejszym Ministerstwo Zdrowia poinformowało nas o prawie 4,5 tysiąca przypadkach nowych zanotowań na C19, z czego ponad 700 to ponowne zanotowania, a dodatkowo 6 osób odeszło z tego świata bezpośrednio na C19. Mam was, wiem, że stęskniliście się za tymi raportami, ale spokojnie, ostatnio coraz częściej się ten temat nagłaśnia, więc jest szansa, że już niebawem temat powróci. A co za tym idzie, może czeka nas kolejna fala, kolejne restrykcje, nauka zdalna, a może nawet szpryce. Serio. Powiem wam, że tak od dłuższego czasu sam zaobserwowałem, że część ludzi już zaczęła latać w maskach. Ale odłóżmy ten temat na razie na bok, mamy środek wakacji, więc jeszcze przyjdzie na to czas. Wiemy już, że sytuacja z ceną cukru oraz jego brakiem została sztucznie wywołana, ale nie przez producentów, tylko bezpośrednio przez sklepy. Dodatkowo producenci twierdzą, że cukru wcale nie brakuje, a panika została wywołana celowo. I z tego powodu polski cukier, który jest również eksportowany za granicę, za granicą właśnie jest tańszy niż u nas, w Polsce. Sklepy, sztucznie wywołując panikę przez brak dostępności oraz reglamentację cukru, doprowadziły do wzrostu ceny detalicznej, mimo iż hurtowa cena nie wzrosła. Niestety dla nas taka operacja poprzez zwiększone zapotrzebowanie na cukier prawdopodobnie doprowadzi również do zwiększenia ceny hurtowej, co w rezultacie doprowadzi do tego, że cena detaliczna również ulegnie wzrostowi, czyli zapewne utrzyma się na takim poziomie jak dzisiaj. I mimo że sam nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego produktu, to nie uśmiecha mi się płacić za niego więcej niż przykładowo w Niemczech. Ciekawe, jakim siecią sklepów powinniśmy za to podziękować. Może wypadałoby na poziomie rządu wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje. Ale kogo to obchodzi, czy Polaczki w panice wykupują papier toaletowy czy cukier? A skoro już wiemy, że problem z cukrem to celowa ściema korporacji, to z flagowym produktem Morawieckiego, czyli miską ryżu, to już tak nie bardzo. I nie chodzi tu o miski, bo z nimi raczej problemu nie będzie.
Chodzi o ryż, ponieważ nie tylko my cierpimy na tropikalne warunki i braki opadów. Indie również cierpią na braki opadów, a one odpowiadają za 40% światowego handlu ryżem. Braki opadów doprowadziły do spadku powierzchni upraw aż o 17%, co w rezultacie doprowadzi raz do zmniejszonej dostępności ryżu na rynku, a dwa, co za tym idzie, do wzrostu jego ceny. I co pan na to, panie Morawiecki? Cały program wyborczy oparłeś pan o miskę ryżu. Lipa! Mam nadzieję, że po tych wszystkich podwyżkach będzie mnie stać na obiecaną miskę. Pozdrawiam. A tak a propos tej całej drożyzny, macie jakiś sposób na szybki zarobek? Najlepiej tak, żeby zarobić, a żeby się nie narobić. Sprzedaż nerki odpada, bo jedną już sprzedałem. Wyobraźcie sobie, że pewna mieszkanka Żagania znalazła całkiem niezły pomysł na biznes. Jednak przez jej wścibskiego partnera biznes nie wypalił, a kobieta może trafić na parę ładnych lat do więzienia. Do rzeczy. Biznes polegał na wykorzystaniu nowoczesnej technologii smartfona. Do tego, aby pozyskane dane z karty swojego partnera przenieść do aplikacji, z poziomu której można byłoby dokonywać płatności w sklepach. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach wielokrotnie dokonujemy płatności kartą, więc kto by tam sprawdzał te wszystkie wydatki w historii konta? Sam jak czasami tak rzucę okiem, to się łapię za głowę. Na co to wszystko idzie? I niestety dla tej pani, jej partner postanowił jednak tą historię sprawdzić. A to, co tam zobaczył, zmroziło jego krew w żyłach. Wielokrotne zakupy w Rossmanie, Hebe czy w Pepco. Nie od dzisiaj wiadomo, że prawdziwy mężczyzna nie chodzi do Pepco, tylko do monopolowego pod blokiem, prawda? Więc sposobem dedukcji facet odkrył, że w ciągu miesiąca więcej wydał na podpaski niż na ćwiarteczki, co dla prawdziwego samca alfa jest niedorzecznością. W ten oto sposób kobieta wpadła, do czego przyznała się na komendzie, a której za ten i za kilka innych kradzieży grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Także widzicie, nikomu dzisiaj nie można ufać. Polecam wam więc sprawdzić wasze historie konta, żeby przypadkiem wasze oszczędności się gdzieś nie zapodziały. No zawsze możecie też być człowiekiem wolnym, tak jak ja. I zgłębić tajemną wiedzę, bowiem nic nie stracicie tylko wtedy, gdy nie macie nic do stracenia. No ale przynajmniej żyję sobie spokojnie, nie? I tyle. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i ja będę leciał na nockę. A wy idźcie spać, bo ktoś musi pracować, żeby spać mógł ktoś. Boże, co ja musiałem w poprzednim życiu narobić, że muszę tyrać jak niewolnik. Dobranoc, spodziaki. Do jutra. Adieu.